Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, dzisiejszy odcinek z Case Haga. Zaczynamy bitwą na 15533 złote. Lecimy z 26 skrzynkami i już w tej pierwszej udaje nam się zrobić naprawdę fajny profit. No, skrzynka kosztowała 130, dostaliśmy MK za prawie 500, no póki co profit naprawdę sympatyczny. Zobaczmy oczywiście, jak będzie dalej, bo czekają na nas m.in. skrzynki Pompa Teamu, Molotov, Plant B, czy no na końcu nawet czeka na nas tutaj najdroższa skrzynia Case Hog, więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Przypominam, konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub, dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na Discord, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na Case Hogu, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście tutaj zielony magiczny plusik i tam sobie kodzik CROXY przez 2x wpisujesz przed każdą wpłatą, oczywiście 10% więcej. Do każdej wpłaty możesz otrzymać i oczywiście dla nowych użytkowników dwie skrzynki na start za free. I przy doładowywaniu również skrzynki na start za free otrzymujesz agres na stronie. Oczywiście tak jak ja, dajmy na to, gram sobie batelki, no to możemy wbijać oczywiście level, za który możemy odbierać nagrody, no i również tutaj zwiększa się nasz cashback, który możemy sobie w dowolnym momencie odebrać. No powiem tak, no przewagę jeszcze mamy, ale tutaj ta nawajka trochę mi popsuła tą przewagę, mimo iż no dalej prowadzimy tutaj różnicą jako 600, to mimo wszystko mam wrażenie, że w tych skrzynkach, które tutaj na nas czekają, zaczynając oczywiście od skrzynki In Love, no wszystko tak naprawdę może się zmienić w jednej skrzyni, tym bardziej, że tracimy naszą przewagę na rzecz tutaj, znaczy no jeszcze tutaj coś, jeszcze trzymamy, tak, no ale tutaj ta WPA 650 zł, no nie pomaga nam to w tym naszym proficie, który trzeba utrzymać, żeby oczywiście bitwę wygrać. Leci skrzynia teraz Green Jar, zobaczmy tutaj co dostajemy, 26 do 20, ta skrzynia kosztuje 64 zł, wrzuciłem takie różne skrzynki do tej bitwy, nie że tylko jakieś mega drogie wrzucam, wrzuciłem skrzynki po 280, dajmy na to, możemy zobaczyć 76, czy tutaj dajmy na to ten Green Jar, to naprawdę bardzo dużo różnych skrzynek. Gearbox, ostatni w tym momencie i to jest bardzo, nie, cofam, co powiedziałem, stary. I zaczynamy tymi skrzyniami najdroższymi, ale ja już wiem, że tu się dzieją złe rzeczy, stary. I ja nie mam pytań w tym momencie. To jest to dwa otwarcia, stary. Dwa otwarcia, które mną wstrząsnęły. 6 tysięcy, no prawie 7 w dwóch otwarciach. Ja nie wiem, czy ten bajonet Doppler coś mi tutaj pomaga, bo mamy stratę. No 4 ty... Oj, poczekaj. Powiem tak, my to wygrywamy w tym momencie. Nie, dwie skrzynki ostatnie. Patrz to! Nie wiem... Co tu się dzieje, star? 6 tysięcy i powiem tak, w tym momencie leci ostatnia skrzynia i my tę bitwę wygrywamy, stary! 20 ponad tysięcy w moim ekwipunku, 23 tysiące, dzięki czemu bitwa prawie 40 tysięcy została przez nas wygrana i ja w tym momencie no naprawdę pierw z nieba do piekła, stary, a potem z powrotem z piekła do nieba, no fantastycznie tutaj udało nam się do tej bitwy wrócić i w tym momencie naprawdę jesteśmy zarobieni, stary. No fantastyczna bitwa w naszym wykonaniu. No ja już tam zwątpiłem, ale jak ten karambit leciał, potem ta M9, no ja już wiedziałem, co się święci, stary. I fantastyczny powrót. No właśnie dla takich momentów kocham otwierać skrzynki. Dla tej właśnie adrenalinki. Zobaczmy teraz jakieś inne tutaj skrzyneczki. Wróćmy In Love do tego Counter Snoot. Niech będzie Sushi Master, niech będzie ten Witchcraft. No niech będzie Poker i Snurt. Taka bitwa, no jeszcze wtedy wrzućmy, żeby było za 20 koła. Ale zrobimy sobie teraz bitwę zespołową. 2 na 2. Tworzymy coś takiego. Wybieramy Anti-Terror. I wrzucamy oczywiście bota do naszej drużyny. I boty oczywiście do drużyny przeciwnej. Bot Force do naszej drużyny się wylosowała, więc mam nadzieję, że moc będzie z nami podczas tej bitwy. No póki co, no czuję się lekko kierowany przez mojego teammate'a, no ale tutaj ten auk dla nas, no potężny tutaj wleciał, fantastyczny stan, ale no właśnie, M9 Gamma Doppler kosztuje 10 tysięcy złotych, stary, no powiem tak, no jeszcze Vice to też jest 8 i lepsze, przepraszam bardzo, no powiem tak, no w tym momencie, no, nie pamiętam, czy... Nie wiem w ogóle, czy widziałem ja... Ej, co... Przepraszam bardzo, co to za rzeczy się dzieją w tej bitwie? Nie pamiętam, przysięgam, nie pamiętam, kiedy skrzynia In Love i Golden Dragon oddawała takie skiny. Jestem naprawdę w tym momencie w szoku
no niby są jeszcze skrzynki przed nami o wartości, no tutaj co najmniej 1000 zł, tak? Ale no, no to jest nierealne, stary, by go wrócić. No zostaliśmy zmiażdżeni przez moich przeciwników. No jak zobaczyłem, no po prostu wow, no M9 Gamma Doppler, potem te Vice jeszcze 18 000 i jeszcze ten Karambit Fight. No to są skiny, z którymi nie możemy się równać. I w tym momencie, stary, wiesz, ja nie mogę. Ja dopiero teraz sobie uświadamiam, ile w tej bitwie będzie pęgi, która mogła zostać, no, wygrana przez nas, tak? Ale tak się nie dzieje, stary. 65 tysięcy mieli. Łącznie w tej bitwie 100 000 zł, stary, było. 100 000 zł. Oboje wygrali. Powiem tak, no. Jestem naprawdę mocno zawiedziony. W sensie, zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze tą pierwszą bitwą, ale tutaj, no, zostaliśmy zmiażdżeni. Naprawdę, po prostu. Zostaliśmy zmiażdżeni. Nie było tutaj nic do powiedzenia. Nie mieliśmy tak naprawdę tutaj możliwości zrobienia czegokolwiek, no bo szybko, że tak powiem, możliwość wyjścia na plus została nas pozbawiona. Zobaczmy tą bitwę na dwie osoby. Trzeba tutaj spróbować odbić to, co straciliśmy. Oczywiście mam naprawdę jeszcze bardzo dużo pęgi w tych skinach z pierwszej bitwy, więc w razie co, no to je sobie sprzedam, no ale lepiej mieć więcej niżeli mniej, tak? A tutaj no definitywnie zadziała się rzecz straszna. Mamy bajoneta, jest 2800 zł. No jest to profit, tak? No ale ja nie zapomnę tych skinów, które leciały moim przeciwnikom. No te Vice, M9, Gamma Doppler, 10 koła, 20 koła i potem jeszcze Karambit Fate za bodajże 14 czy tam 15 tysięcy. No to nie były skiny, na które byłem przygotowany dzisiaj. Szczególnie, no właśnie, dla moich przeciwników lecą takie skiny. No to ciężko cokolwiek powiedzieć, ale na szczęście są to Vice'y Battlescared, ale no ten AOK, no ja już wiem, że to będzie bitwa przegrana i powiem tak, no zostało mi 3900 zł w moim ekwipunku. Ja tutaj po prostu zakręcę sobie skrzynią Nitra na sam koniec tego filmu. No i co, no dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tej bitwie. No mamy Fire Serpenta.